Angielski z przyszłością. Rozmowy Helen Doron English. Zaprasza Grzegorz Grabiec. Dzień dobry. Dzień dobry. Moją gościnią ponownie jest Olga Smuszklonowska. Możesz dla przypomnienia tych, co ci nie znają, troszkę o sobie powiedzieć? Oczywiście. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Olga Smuszklonowska, jestem nauczycielem metody Helen Doron, jestem trenerem nauczycieli i jestem częścią Pedagogic Development Team, co oznacza, że wspólnie z Helen Doron i z biurem uczestniczę w pisaniu materiałów, podręczników dla różnych grup wiekowych. Jestem nauczycielem od 2007 roku, czyli już stosunkowo długo. Jestem trenerem chyba od 2015 roku. Dzięki temu mogę też jeździć po całym świecie i poznawać nauczycieli z różnych krajów, co też wzbogaca mój poziom wiedzy o tym, jak ta marka wygląda na całym świecie, jak nauczyciele uczą, jak dzieci odbierają to, co my robimy, więc jestem niesamowicie wdzięczna, że mam taki rozbudowany obraz tego, co my robimy, a nie tylko zawężony do naszego rynku czy do mojej szkoły. Metoda Helen Doron istnieje od 1985-1986 roku, w Polsce od 2000. Ty uczysz od 7, od 15 trenujesz. Grzegorz Grabiec. Przedsiębiorca z 30-letnim stażem, marketer, zarządza zachodnią częścią Polski w Helen Doron English od 2000 roku. Bloger, podcaster, podróżnik, były kolarz. Mamy 2022. Tak. Jak to się zmienia w tej perspektywie? Czy to jakoś jest... Czy to jest nowoczesne dalej? W jaki sposób zmienia się? Coś się dodaje? To jest nowoczesne, bo to się nigdy nie przestaje zmieniać. Jak trenujemy nauczycieli, to przedstawiamy im taki dom. I każde piętro tego domu to jest pewien kurs. I im wyżej idziemy, tym kursy dla starszych dzieci. I za każdym razem, jak pokazujemy im ten dom z tymi wszystkimi piętrami i kursami, to mówimy, słuchajcie, tak jest dzisiaj. Jak będzie jutro, zobaczymy. I dla jednych to jest przerażające. Ale co to znaczy? To znaczy, że w tym roku już się uczę jakiegoś kursu, a w przyszłym roku będę musiała od nowa, bo będzie coś innego. Ja mówię, tak, czy to nie jest cudowne? Czy to nie jest niesamowite? Ale przecież my tyle czasu wkładamy w tworzenie tych materiałów, a za rok będzie coś zupełnie innego. Mówię, tak, i znowu, czy to nie jest cudowne? Bo możemy być taką starą, zardzewiałą firmą, która robi to samo, bo uważa, że jesteśmy pionierami, jesteśmy najlepsi, więc absolutnie nie możemy się zmieniać, bo jak ciasto jest dobre, to koniec, to już lepszego ciasta nikt nie wymyśli. A u nas właśnie fajne jest to, że nawet jak coś działa, to nie znaczy, że będzie działać za 2 lata, za 3 lata, za 5 lat. System edukacyjny w Polsce przez ostatnie 7 lat przeszedł taką rewolucję, jedną, drugą, trzecią, że my staramy się połapać, ale nawet u nas, bo tutaj mówimy o marce globalnej, która jest w wielu krajach na całym świecie, ale nawet u nas w naszej Polsce były różne sytuacje w ciągu kilku lat. Były nagle takie sytuacje, że sześciolatki miały iść do szkoły. Potem mieliśmy mieszane grupy w pierwszej klasie 6- i 7-latków, więc był zakaz uczenia pisania i czytania w przedszkolu. Potem były gimnazja, nie ma gimnazjów. Potem i te wszystkie zmiany wpływają na zmiany programowe i wpływają na umiejętności dzieci. To jest jedna rzecz i my musimy nadążyć, ale tak naprawdę my nie chcemy nadążyć, my chcemy wyprzedzić. My chcemy przygotować dzieci, aby nieważne co będzie się działo, poradziły sobie. I to wymaga myślenia, obserwowania, przewidywania i ciągłej pracy nad sobą, co absolutnie nie jest proste, ale warto. I teraz ja uważam, że to, że my możemy spojrzeć na nasz kurs, na super sprzedający się produkt i go całkowicie zrewolucjonizować, zmienić, zanim on się przestarzeje, ale już widząc trendy, trendy w edukacji, trendy w rozwoju, trendy w umiejętnościach, trendy ogólnie w świecie. Na przykład w ciągu ostatnich kilku lat mamy niesamowicie rozwinęły się wszystkie materiały online. Już nie mówię o uczeniu online przez ostatnie 2 lata ze względu na pandemię, ale w ogóle przecież aplikacje, tak jak jesteśmy teraz, podcasty, gry, filmy, Netflixy, szmery bajery, to jest wynik ostatnich 5-7 lat. I technologia idzie do przodu, nie tylko w edukacji, ale w życiu. I my chcemy to wykorzystać. Dlatego stworzyliśmy kilka lat temu już, i teraz nie chcę skłamać, ale chyba właśnie w 2014 roku, myśmy mieli książkę, do której była aplikacja, którą można było ściągnąć na tablet,
tak zwana magic wand, czyli magiczna różdżka, tak? Ja dobrze mówię? Mój polski jest super. Dzięki której, jak trzymamy tablet nad książką, to postacie ożywają. I jeżeli jest jakieś zdjęcie, to na przykład nagle jak weźmiemy ten tablet i najedziemy nad książką, go przytrzymamy, to widzimy kawałek piosenki, kawałek bajki, kawałek odcinku. Happy kids, happy world. You and me, let's make a change. Happy kids, happy world. You and me, let's make a change. Happy kids, happy world. You and me, let's make a change. Happy kids, happy world. You and me, let's make a change. Jeżeli mamy książkę, gdzie są obrazki i obrazek jest podpisany, na przykład ona skacze i znowu tablet trzymamy nad tą stroną i nagle faktycznie ta postać zaczyna skakać. Przecież i myśmy to już robili 7 lat temu, w 2014 roku. Kto ma teraz virtual reality, po prostu apps czy takie rzeczy? No cały czas bardzo mało firm, więc my jesteśmy, będziemy, mam nadzieję, i byliśmy pionierami w tym, co robimy. Jesteśmy niesamowicie dumni z tego. I teraz nasz cały research and development team patrzy na to, co się dzieje na rynku, ale jest druga strona tego. Patrzy na to, co się dzieje w salach, na zajęciach. My rozmawiamy z nauczycielami, rozmawiamy z właścicielami centrów, rozmawiamy z master franchisers, tak jak ty jesteś. I zbieramy informacje i też mam wrażenie, że Hallendoron przy każdej okazji pyta, co możemy zrobić inaczej. Jak byście na to spojrzeli? Jakie macie doświadczenia z danym kursem? Nie jeden survey już się pojawił na mojej skrzynce mailowej. Co się wam podoba, co się wam nie podoba, co byście chcieli, czego byście chcieli więcej, czego byście chcieli mniej. I takie survey są wysyłane przez e-mail do wszystkich nauczycieli na całym świecie. I teraz osoba, która pisze kursy i w niejednej sytuacji byłam to ja dostaję te odpowiedzi z całego świata i teraz jest zgrzyt pomiędzy tym, co ja bym chciała, co ja widzę, a co ludzie mówią. I jak ludzie mi mówią, że na przykład zgadzają się z tym, co ja myślę, super, idziemy w tym kierunku, ale bardzo często przedstawiają mi nową perspektywę czegoś, co oni zauważyli na zajęciach i to jest niesamowicie pomocne. I z tego wychodzą świetne rzeczy. My to wszystko bierzemy pod uwagę i implementujemy. Czyli czasem to są rzeczy, które cię zaskakują. No? Oczywiście, pozytywnie zaskakują i rozszerzają horyzonty. I oczywiście w danym momencie jest to, o, muszę zmienić 5 rozdział całkowicie, bo tego nie zmieszczę. Ale summa summarum, z tego wychodzą niesamowite rzeczy, z których jesteśmy bardzo, bardzo dumni. I teraz znowu, mogłaby być firma, która się zamyka. Nie pyta się swoich nauczycieli, którzy mają tak naprawdę najlepszy obraz tego, co się dzieje, bo robią to. 5 razy w tygodniu daną lekcję mogą przyrobić, jak mają tyle grup na danym kursie. I widzą, jak coś za pierwszym razem nie zadziałało, okej, dobrze, różne rzeczy się dzieją. Za drugim razem, dobrze, zdarzyło się, ale jak na 5 lekcji widzą, że czegoś brakuje, no to przecież czy nie o to chodzi, żeby to zmienić, żeby być lepszym? I teraz wiele firm edukacyjnych mamy na rynku, mnóstwo firm, które uczą języka angielskiego i jakby się przyjrzeć, to tak jakby te firmy bardzo często prezentują się jakby były, nie wiem, niezniszczalne, idealne. My mamy hasło przyszłość brzmi perfekt, ale też mamy w założeniach to, że co chwilę będziemy coś robić i dążyć i samo doskonalić się, aby to osiągnąć, że to się samo nie robi. I to jest fajne w tej pracy. To jest fajne w tej firmie, że robimy to troszeczkę inaczej. I zawsze jest miejsce, żeby coś zrobić lepiej, żeby coś zrobić inaczej, żeby kurs zmienić, żeby muzykę do kursu zmienić. Przecież ile razy patrzyliśmy na kurs i stwierdziliśmy, dobrze, ta muzyka była nagrana w 85, czas coś zmienić, coś odświeżyć. Muzykę dla nastolatków, kursy dla nastolatków pierwsze wyszły, wydaje mi się, może jakieś z 8 lat temu,
No coś takiego. Bo coś takiego? Jak ja zaczynałem w 2000 roku, no to myśmy mieli tylko do 12-14 roku życia, dalej nie tak, było. Tak. A takie kursy typowo teenowe, te najświeższe wersje, które mamy teraz, to wyszły jakieś z 8 lat temu, więc wydaje mi się, że już w zeszłym roku zaczęliśmy poważną rozmowę nad zmienianiem, nad co by można nagrać ponownie, co trzeba zmienić, jeżeli chodzi o wymogi egzaminów na koniec szkół podstawowych, nie tylko u nas, ale w innych krajach też, jak zmieniają się wymagania, czy to powinno być na poziomie A1, czy już idziemy w kierunku A2, czy już nawet w kierunku zrozumienia B1, rozmawiamy o tym wszystkim, z czym dzieci sobie najmniej radzą, na przykład z pisaniem, z długimi wypowiedziami pisemnymi, bo to każdy nastolatek, wydaje mi się, może ująć sens jakiejkolwiek kwestii w dwóch zdaniach, a czasami w jednym słowie, a czasami nawet w mruknięciu. Więc to jest dla nich najprostsze. I teraz pytanie, jak to rozbudować? Więc są takie ogólne umiejętności, nad którymi musimy pracować, nieważne, czy ktoś mieszka w Polsce, czy w Hiszpanii, czy w Ekwadorze, po prostu są jakieś trendy, nad którymi my musimy popracować, które musimy wyłapać, z których się możemy czegoś nauczyć. I tylko i wyłącznie dojdziemy do tego, jak będzie ciągła rozmowa, współpraca, kooperacja, jak nigdy nie będziemy mieli takiego poczucia, że jesteśmy idealni, można odłożyć już ten thinking cap, tak? Burza mózgów się może skończyć i teraz tylko cieszmy się tym, co osiągnęliśmy. A mi się wydaje, że fajnie jest się cieszyć tym, co osiągnęliśmy, ale tym, co jeszcze możemy osiągnąć. I mi się to podoba, że nigdy nie przestajemy. Że ciągle może być coś nowego. Subskrybuj nasze kanały na YouTubie, Facebooku i Instagramie. Zapisz swoje dziecko na stronie helendoron.pl. Dzięki Helen Doron English twoje dziecko zyskuje szansę na lepszą przyszłość. Ale świat się zmienia, prawda? I dzisiaj nastolatek, powiedzmy tam 15-latek dzisiaj, a 10 lat temu. No ojej, to... ojej, 7-latek dzisiaj. A 5 lat temu, przecież to jest niesamowita różnica. Przez te wszystkie zmiany edukacyjne zauważamy, że teraz, szczególnie po tych 2 latach pandemii, już patrząc na 7-latki, to co one mogły zrobić 5-7 lat temu, a to co mogą zrobić teraz, powoduje, że musimy tych samych kursów uczyć inaczej. I teraz to leży po naszej stronie, żeby to zauważyć i żeby zareagować i żeby to zrobić. No, ale to wymaga znowu tego indywidualnego podejścia, skupieniu na uczniu i też nie popadaniu w zachwyt. Jacy tu jesteśmy cudowni, wszystko osiągnęliśmy i koniec, finito. Więc fajne jest to, że się zmieniamy i też nie mogę się doczekać tego, co będzie w przyszłości. Jakie aplikacje wymyślimy, jakie kursy wymyślimy, jak będziemy zachęcać ich do brania aktywnego udziału na zajęciach. Mamy tyle narzędzi jeszcze nieodkrytych czy niespopularyzowanych. No, jestem ciekawa, przyznam sama i cieszę się na to, bo wiem, że jest taka opcja, że będzie, jest fajnie, ale że będzie zdecydowanie jeszcze lepiej. Tylko musimy być na to otwarci. Bo też za każdym razem, jak pojawia się informacja, że kurs, który kochamy, uwielbiamy, będzie całkowicie przerobiony, to są głosy desperacji, załamania. Gdzie to moje dziecko odchodzi? Tak jakby mój kurs ukochany się zmieni. Gdzie oczywiście mówię to, bo ja też tak się czułam, nie raz, nie dwa, że będę tęsknić za czymś, co tak fajnie działało, ale tutaj już wchodzi to zaufanie, że nic by nie zostało zmieniane, jeżeli by nie było fajnego pomysłu, bo nie zmieniamy tak po prostu, żeby zmieniać, żeby pokazać, idziemy do przodu, tylko zmieniamy dlatego, że mamy jakiś pomysł, że mamy doświadczenie, że mamy informacje z terenu, że fajnie by było, żebyśmy coś dodali, zmienili, że może być lepiej. Dlaczego? Bo dzieci tego potrzebują. Dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Moją gościnią była Olga Smusz-Klonowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy na naszą stronę internetową i na kontaktu z nami poprzez social media. Do zobaczenia. Spieszą i że tak trzeba, chcą, bym w to uwierzył, bo my...
zamiast gotowe danie z mikrofali. Szczególnie żeśmy razem w piłkę grali. Mamo i tato, musicie się zatrzymać i rozluźnili na ławce u was kwiaty. Przytyli dzieci naprawdę je zobaczyć, zanim dorosną i polecą świat. Happy kids, happy world, you and me, let's make a change. Let's be our own, who we are. Szczęśliwe dzieci, szczęśliwy świat. Szczęśliwe dzieci, szczęśliwe.